Duch Święty w życiu Pana Jezusa, rozdział 11. Z Nowego Testamentu wynika, że Duch Boży mieszka i działa zarówno w pojedynczych wierzących, jak i w Kościele Bożym. Najwspanialsze mieszkanie odnalazł jednak w jednym doskonałym człowieku, Panu Jezusie. Warto zająć się tym tematem. Zrodzony przez Ducha Świętego. Wcielenie odwiecznego Syna Bożego pozostaje niewytłumaczalnym wydarzeniem. To cud, który powinien zawsze wzbudzać w naszych sercach uwielbienie. Nigdy nie będziemy w stanie zgłębić w pełni tajemnicy tego wydarzenia, że Bóg w Panu Jezusie stał się człowiekiem. Ojciec posłał Syna, który się narodził z niewiasty, Galacjan 4:4. To dowód Jego stuprocentowego człowieczeństwa. W tym sensie Jezus Chrystus był nawet bardziej człowiekiem niż sam Adam, gdyż pierwszy człowiek się nie narodził, lecz został stworzony z prochu ziemi. Mimo to Bóg troszczy się, abyśmy nie zapomnieli, kto go zrodził. To nie Józef był jego ojcem, Pan Jezus był zrodzony z Boga. Jeszcze przed jego narodzinami anioł zapowiedział Marii to wzniosłe wydarzenie. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Łukasza 2:35-36. I aby były ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. Józef usłyszał we śnie podobne słowa. Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej. Albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Mateusza 1:20. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Na początku Ewangelii, które przedstawiają Pana Jezusa jako Syna Człowieczego lub Chrystusa Bożego, podkreślony zostaje fakt, że został zrodzony przez Ducha Świętego. Jest odwiecznym Synem Bożym również jako człowiek. Już w psalmie 2 Bóg zapowiada, że Jego pomazaniec, Chrystus, zostanie zrodzony przez Niego. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Psalm 2, 7 werset. Dlatego też jedynie Pan Jezus mógł od momentu swoich narodzin zostać nazwany świętym. Był jedynym człowiekiem bez grzechu, ponieważ został zrodzony z Ducha Świętego. Stary i Nowy Testament potwierdzają absolutną czystość i bezgrzeszność Jezusa, źródło zupełnej radości Boga Ojca. Już ofiara z pokarmów stanowi trafną ilustrację powiązania Ducha Świętego z czystością Pana Jezusa, żyjącego na ziemi w ludzkiej naturze. Ofiara składała się z przedniej mąki, oliwy oraz kadzidła. Mąka przednia symbolizuje czystość i bezgrzeszność człowieka z nieba. Zgodnie z przepisami ofiara z pokarmów musiała być złożona z przedniej mąki, pozbawionej kwasu. Kwas jest w Słowie Bożym zawsze obrazem zła. Na przykład czytamy o tym w 1 Koryntian 5, 6-8.
Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. W życiu Pana zło nie było obecne. Oliwa jest w wielu fragmentach Biblii symbolem Ducha Świętego. Widzimy to na przykład Zachariasza 4:1-6. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu, i zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego. Jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną. Co to oznacza, mój panie? A anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział. Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie. Takie jest słowo pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki duchowi mojemu się to stanie, mówi Pan zastępów. Mąka przednia musiała zostać zmieszana z oliwą, co przypomina, że Pan Jezus jako człowiek został zrodzony z Ducha Świętego. Kadzidło wskazuje na poświęcenie i oddanie tego doskonałego człowieka, oraz upodobanie, jakie Ojciec miał w nim w każdym czasie. Namaszczony Duchem Świętym. Starotestamentowe ofiary z pokarmów były nie tylko mieszane z oliwą, lecz również polewane lub namaszczane oliwą. Na przykład 3 Mojżeszowa 2:4. Jeżeli zaś chcesz złożyć na ofiarę z pokarmów to, co pieczone w piecu, niech to będzie ciasto przaśne z przedniej mąki, zaczynione oliwą i cienkie placki przaśne pomaszczone oliwą. To przypomina, że Pan Jezus był nie tylko zrodzony przez Ducha Świętego, lecz również został namaszczony Duchem. W Starym Testamencie wierzący wiedzieli, że Bóg ma swego pomazańca i czekali na Niego. Widzimy to na przykład w modlitwie Anny, w której mowa jest o rogu pomazańca Bożego, co możemy porównać z psalmem 2:2 wersetem. Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Izajasz wielokrotnie prorokował o słudze Bożym i wskazywał, że Duch Pański będzie na nim spoczywał i wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzenia wyda owoc. I spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Izajasza 11 rozdział od 1 do 2 wersetu, 42 rozdział 1 werset, 61 rozdział 1 werset. W
synagodze w Nazarecie Pan Jezus odniósł to proroctwo do siebie samego, co widzimy w Łukasza 4,18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Nie ulega zatem wątpliwości, że nikt inny jak tylko On jest pomazańcem Bożym, o którym mowa w Starym Testamencie. Apostoł Piotr potwierdził tę prawdę, gdy w domu setnika Korneliusza wypowiedział te słowa: O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. W Starym Testamencie namaszczenie miało charakter poświęcenia do wykonywania danej służby. Tak więc namaszczeniem spotykamy się w przypadku kapłanów, 2 Mojżeszowa 29, królów i proroków, na przykład Dawid w 1 Samuelowej 16 rozdział 13 werset, Elizeusz 1 Królewskiej 19, 16. 2 Mojżeszowa 29. W ten zaś sposób postąpisz z nimi, gdy będziesz ich poświęcał na moich kapłanów. Weźmiesz jednego młodego cielca i dwa barany bez skazy, i niekwaszony chleb, i niekwaszone placki zaczynione na oliwie, i niekwaszone opłatki namaszczone oliwą, zrobisz je z najprzedniejszej mąki pszennej. I włożysz je do jednego kosza i przyniesiesz je w tym koszu. Sprowadzisz też tego młodego cielca i te dwa barany. Aaronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Potem weźmiesz szaty i przyodziejesz Aarona w tunikę, w płaszcz, pod efod, w efod, w napierśnik i opaszesz go pasem efodu. Na jego głowę włożysz zawój i przymocujesz święty diadem do zawoju. Potem weźmiesz olej namaszczania, wylejesz na jego głowę i namaścisz go. Pierwsza Samuelowa 16:13. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Pierwsza Królewska 19:16. A Jehu, syna Nimsiego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata, z Abel Mehola, namaścisz na proroka, na twoje miejsce. Ludzie zawsze okazywali się zawodni i nie było takiego, który w swej służbie sprostałby powierzonej mu odpowiedzialności. Jedynie Pan Jezus był doskonały. On był prawdziwym sługą, namaszczonym przez Boga. Namaszczenie miało miejsce zaraz po chrzcie udzielonym mu przez Jana w Jordanie. Wszystkie cztery Ewangelie relacjonują to wydarzenie, które miało miejsce przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa. Mateusza 3,16.
A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Marka 1:10. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica. Łukasza 3:22. I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jana 1:32. Jan świadczył też mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. Niebo otworzyło się i Duch w postaci gołębicy zstąpił na Bożego Syna i spoczął na nim. W przeciwieństwie do nas Pan Jezus jako człowiek otrzymał Ducha Świętego, ponieważ był godzien, aby go otrzymać. My natomiast znaleźliśmy się w posiadaniu Ducha Bożego, ponieważ zostaliśmy uczynieni godnymi. Ta różnica jest bardzo ważna. W chwili, gdy Jezus Chrystus utożsamił się przez chrzest z pokutującą częścią ludu izraelskiego, Bóg wyróżnił go spośród przyjmujących chrzest. Duch spoczął na nim i tylko na nim. Zaraz potem dał się słyszeć głos Ojca: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Mateusza 3:17. Ojciec nie mógł pozwolić, aby jego umiłowany Syn został postawiony na równi z grzesznikami. Na Jezusa Duch zstąpił w postaci jakby gołębicy. Było to potwierdzenie Jego czystości jako człowieka, ponieważ gołębica jest w Biblii między innymi symbolem czystości. Zwróć uwagę na pierwszą wzmiankę o gołębicy w Biblii, 1 Mojżeszowa, 8 rozdział, 8-9 werset. Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi, ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść i wróciła do niego, do arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi i wyciągnął rękę, pochwycił ją i wniósł ją do siebie, do arki. Gdy w Dzień Zielonych Świąt Duch Święty został wylany na wierzących, nie zstąpił w tej postaci. Zamiast tego czytamy: Ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 3 werset. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Języki jakby z ognia przypominają o tym, że w nas wciąż jest coś, co Duch Święty musi osądzać. Ogień jest w Biblii znanym symbolem sądu. Mianowicie ciało, nasza stara grzeszna natura. W swojej bezgrzeszności Pan Jezus był jedynym człowiekiem, w którym Duch Święty mógł trwale przebywać, zanim zostało dokonane dzieło przebłagania. Inaczej jest z nami, dopiero gdy krew Zbawiciela oczyściła nas od wszelkiego grzechu, Duch Święty mógł w nas zamieszkać.
Tak więc Pan Jezus jest przed nami jako niezrównany i niepowtarzalny pomazaniec Boży, kierowany Duchem Świętym. To prawda, że Duch Boży mieszkał w Panu Jezusie, ale to jeszcze nie koniec. Jezus Chrystus, jak nikt inny, kroczył w energii Ducha. We wszystkich szczegółach swojego życia był kierowany Duchem Świętym, który działał w nim w Bożej mocy. Ewangelia Łukasza pokazuje nam doskonałego człowieka, który był pełen Ducha i w mocy Ducha podążał wyznaczoną mu drogą. Łukasza, 4 rozdział, 1 i 14 werset. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei na wieść o Nim, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Ewangelia Marka pokazuje doskonałego sługę i zaraz powiódł go Duch na pustynię. Marka 1:12. I zaraz powiódł go Duch na pustynię. Całe życie Pana było przesiąknięte energią Ducha. On sam powiedział: a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Mateusza 12:28. On niczego nie czynił od siebie, lecz żył w nieustannej zależności od swojego Ojca. Jan Chrzciciel powiedział o nim: ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ewangelia Jana 3 rozdział, 34 werset. W mocy ducha Pan Jezus wykonywał powierzone mu zadania całkowicie oraz natychmiast, bez zwłoki. Całe życie Pana było przesiąknięte energią Ducha. On sam powiedział: a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Mateusza 12, rozdział 28 werset. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. On niczego nie czynił od siebie, lecz żył w nieustannej zależności od swojego Ojca. Jan Chrzciciel powiedział o nim: ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Jana 3:34. W mocy ducha Pan Jezus wykonywał powierzone mu zadania całkowicie oraz natychmiast bez zwłoki. Te dwie cechy wyróżniały jego służbę. Tu Pan jako człowiek może być naszym wzniosłym przykładem. Również my posiadamy ducha, który mieszka w nas. Efezjan 5 rozdział 18 werset. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Moc ducha powinna nas ogarniać i być jedyną siłą napędową w służbie dla Boga. Z Duchem Świętym spotykamy się nie tylko w życiu Pana Jezusa. List do Hebrajczyków, 9 rozdział 14 werset mówi, że On przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Hebrajczyków 9:14.
O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie wasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Na krzyżu Golgoty oddanie i poświęcenie Pana sięgnęły szczytu. Tam ofiarował siebie Bogu i uczynił to przez Ducha. Również w zmartwychwstaniu naszego Pana widzimy działanie Ducha Świętego. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. 1 Piotra 3,18. List do Rzymian, 1 rozdział, 4 werset, mówi, że według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Z Dziejów Apostolskich 1,2 dowiadujemy się, że Pan Jezus posiadał Ducha Świętego również po swoim zmartwychwstaniu. Czytamy, że jako zmartwychwstały udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom. Fakt, że Pan Jezus przeszedł przez śmierć i zmartwychwstał, nie zmienił tego, że Duch Święty był w nim. Również po dokonaniu dzieła pojednania na krzyżu Golgoty i zmartwychwstaniu nasz Pan nie czynił nic niezależnie od Boga, lecz przez działającego w nim Ducha. Podsumujmy krótko to, czego mogliśmy nauczyć się o działaniu Ducha Świętego w całym życiu Pana Jezusa. Jako człowiek Jezus Chrystus został zrodzony przez Ducha Bożego. Bóg namaścił go Duchem Świętym, zanim rozpoczął swoją służbę na ziemi. Moc Ducha przejawiała się bezustannie w czasie jego ziemskiej drogi, którą kroczył w zależności od Boga. Pod koniec tejże drogi ofiarował siebie samego Bogu na krzyżu przez wiecznego Ducha. Słowo Boże pokazuje, że Duch Święty mieszkał w nim i działał również po jego zmartwychwstaniu. Tak więc odwieczny Syn Boży przez całą wieczność pozostaje człowiekiem, w którym Bóg Ojciec ma całkowite upodobanie.